to będzie na 100%. 40 dni przed igrzyskami Justyna Kowalczyk jest już w wielkiej olimpijskiej formie. Ktoś powie za wcześnie, ale wystarczyło zobaczyć miny jej rywalek, by zrozumieć, że to jest moment. Przewagę psychologiczną przed Vancouver Polka ma ogromną. Z Oberhofu dla sportu Sebastian Parfianowicz. A w turnieju 4 stoczni przymusowa przerwa. Dziś w Innsbrucku miały się odbyć kwalifikacje, ale trzeba z nimi poczekać do jutra. Powód stary jak skoki, czyli zbyt silny. Hala. Silne skoczni do Lizyny Innsbrucku stopowane przez wiatr. Aby nie powtórzyła się sytuacja z 2004 roku, kiedy to zawody przeniesiono do Bischofshofen. Organizatorom udało się przeprowadzić tylko jedną serię trudną, którą od czasu do czasu przerywano z powodu zbyt mocnych wybuchów. Między innymi Martin Koch przy silnym przednim wietrze skoczył 135 metrów, pół metra dalej niż rekord tego obiektu. Najlepiej z Polaków w tej jedynej serii trudnej spisał się Stefan Kula, 113,5 metra, była to 25. odległość. Małeś pół metra bliżej, coraz mocniej, momentami ponad 8-10 metrów na sekundę. Czyli najpierw o 30 minut przesunęło start drugiego treningu, szybko jednak zmieniło zdanie i odwołało trening i kwalifikację. Jutro o 12 w TVP Sport na żywo kwalifikacje. 35, znaczy Polak 113, jak się sumuje, przepaść. I oczywiście w jedynce. Dobre wiadomości przyszły do nas z Koenigse. Ewelina Staszulonek zajęła 8. miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie.